Przede wszystkim, znowu płyn 7, dalszy Pillars of Eternity. Dobra, okazało się, że tam nie ma żadnego przejścia. Jest tylko zawalony most. Widać coś, że coś to tam jest, ale przejścia nie ma. No więc skorzystamy z tego przejścia na drugi poziom. I ciekawe co, że więcej zdeprawowanych druidów. Okej. Okay. Wygląda na jakąś sporą salę. Just say the word. Na wszelki wypadek zbadam ją pod... Just say the word. Pod względem pułapek, okej. Okay. Hey there. Coś my tu mamy. Raczej just kogoś. Say the word. Ktoś tam właśnie wszedł i zamknął drzwi za sobą. Okej. Okay. Just say the word. Są zamknięte. I'll have this open in no time. That'll do it. Teraz są już otwarte. Okej, okay. Normalnie w tej wnęce wyryto serię prostych, lecz czytelnych piktogramów. Na szczycie kolumny wykryto postać mężczyzny i kobiety uniesionymi ramionami. W dolnej części wyryto sobie postaci w zbrojach w takiej samej pozie. Okej. Okay. Hey there. Wiecie co, zanim pójdziemy tam, just say the word. Boczne korytarze. Hey there. Yeah. Okay, I've got fajnie, something over here. Pułapka. I'm just too good. It's a curse. Hey there. Okay, kolejna pułapka. Bardzo nie chciał, żeby ktoś tędy wszedł. Hey there. To znaczy, że tym bardziej powinniśmy tędy pójść. Okay. Już ogień. Sure. Okej, kto jest w zwarciu z nimi? Chyba wszyscy na wszystkich. Dobra. Czy możesz zadźgać to widmo? Just say the word. Te pioruny. Niezbyt miłe. Okej, dobra. Yes. Zobaczmy w tym widmie. A, niestety. Dobra. Nieważne? Yeah. Dobra. Animant nie miał nic nowego. Just say the word. No jednak pójdźmy dalej. Okej, okay, dobra. Będę musiał zmienić skrót klawiszowy. Ty. Chociaż w sumie zostawmy tak. Mhm. Yeah. Just say the word. Coś tutaj mamy. Nie. Hey there. Just say the word. Więcej widma. Sporo widma. Okej. Okay. Hey there. Just say the word. You better run. Zbaitować możemy. Chybienie widmo. No nie. Gil, jak mogłaś hey to zrobić? Okej. Okay. Na to, że są. Yeah. Wszyscy są podatni na ogień, więc niech się tutaj skupią. I rzucimy na nie płonące, na nich płonące rany. Enigmatyczka to miała. Tak. Hej. Walcz. Co ty jesteś? Odmuszony. My mind feels... Dobra. Nie. Możesz im jeszcze to sobie dobrze przywalić. Okej. Okay. Tak to się robi. Chociaż w sumie chyba nie było. Może bez płonących ran też sobie bym dał radę. Sure. Chyba to nie są zbyt silne potwory. Yeah. Okej, coś tu jeszcze mamy? Tak, mamy. Hey there. Piktogramy na tej kolumnie ta... A, wow. Trzeba jej pomóc. A. Musiałem uciec z walki. Nie chciałbym znajdować się w czymś takim, okej. Okay. Animant może być groźny. Okej, na szczęście ich pioruny nie zadają aż takich obrażeń. Ognik zaraz rzuci piorun. Dobra, co chcemy zrobić? Zastrzeż tego ognika. Skupcie się na animancie. To naładuje jej skupienie i wtedy będzie...
Okej. Dominik się teleportował. Hey there. Okej. Dobra, spróbuj go podpalić. Możesz go podpalić? Możesz. Okej. Teraz... Okej. Nasza siła ogniowa drużyny chyba jest na bardzo solidnym poziomie obecnie. Hey there. Just say the word. Quick and quiet. Patrzmy, co my tutaj mamy. Yeah? Więcej drzwi. Just say the word. Zobaczmy tutaj. Zwiedźmy te drzwi. Okej, więcej upiorów. Dobra, drużyna, pozycja bojowa. Okej. Możesz go podpalić. Okej, świetnie, padł. Okej. Tylko trzeba przewrócić. I'll teach you a lesson. No tak, sporo redukcji obrażeń fizycznych. W ogóle mają dużą ogólną redukcję obrażeń. No cóż. Dobra. To masz bliżej podejść. Blokujesz strzał. Okej. Nie? Podpalenie duszy również jest bardzo skuteczne. 20 obrażeń od ognia i to nie było jednorazowe. To była dota, która co jakiś czas zadawałaby tyle obrażeń. Więc to chyba jest póki co jej najskuteczniejszy czar przeciwko jednemu pojedynczemu celowi. Drugim jej najskuteczniejszym czarem przeciwko było pojedynczemu celowi jest pociągnięcie za spust. Ale mniejsza o to. Okej, mamy engwitański klucz. Fajnie. Znaleźliśmy klucz, chociaż nie szukaliśmy żadnego. Myślę, że prędzej czy później będziemy jakiegoś szukać. Hey there. Okej. Zobaczmy w takim razie teraz tą komnatę. Just say the word. Yeah? Okej, kolejny ognik. Okej. Okej, co się stało? Zamęciła się. Show them how it's done! Okej, czy ten ognik umarł? Czy gdzieś się teleportował? Hey there. Umarł. Dobra. Okej. Coś tutaj mamy? Obrazy... Coś przepływa pod kamieni, bo zbroj nasączone złoto po światło. Okej, a co tutaj mamy? Nie mogę tego zbadać. Z jakiegoś powodu może... Just say the word. Postać może to zbadać? Nie. O! Cztery jajowate kamienie stoją na niej w takich wąskich podstawach skierowane są w stronę ołtarza. Po środku pomieszczenia. Hey there! Okej. Cokolwiek to znaczy. Generalnie miejscówka jest bardzo ciekawa. Bardzo ładnie zaprojektowana. Trzeba to docenić. Okej. Tutaj będzie wejście do tej głównej sali, w której na pewno coś się będzie znajdowało. Zanim tam wyjdziemy, to w takim razie zobaczmy jeszcze drugą boczną ścieżkę. Nasza drużyna jest już trochę poobrywała.
Pewnie niedługo trzeba będzie się zastanowić nad odpoczynkiem. Chociaż szkoda będzie stracić tą premię plus 2 do mocy. Ona jest bardzo fajna. Okej. Okay. Podejdź tutaj. Dziewczyna, zobacz, że nie ma żadnych głupich łapek. Just say the word. Innych niepoważnych rzeczy. Nie wygląda na to, że tak to widzimy. Okej. Okay. Ja patrzę, nie zużywałem. Zanami na te widma. To są bardzo łatwe zabijanie. Chociaż potrafią troszkę przywalić. Okej, ile nam z ciekawości zostało nam do awansu? Niezbyt dużo. Yeah. Znaczy no, trochę mniej niż połowa. Mhm. Ale jak zaczniemy robić questy główne, to punkty doświadczenia wpadają bardzo szybko. Dobra, Adra wyrasta ze środkowej kolumny i wydaje się spływać w dół schodów. Pośród podkręconej Adry stoją kamienie o jajowatym kształcie. Okej. Oczywiście dużo jest tutaj, w tym pomieszczeniu tej Adry całej. Just say the word. Okej. Leave it to me. Kolejna animanta. Weźmy się ostatnio jakoś porządniej. Wszyscy? Ja. Dziękuję. A przy okazji sprawdzałem ostatnio reputację, więc chyba podskoczyła nam uczciwość, życzliwość, apasja, w sumie nie wiem. W każdym razie naszymi głównymi cechami tak mojego paladyna jest życzliwość i pasja, więc chyba to troszkę mu zbufowało wiarę i przekonanie. Ma teraz plus 7 do odbić i plus 14 do rzutów obronnych. Mm-hmm. Więc no, bardzo dobrze bym powiedział. Takie no, ma teraz 67 odbić. No, nie najgorzej, nie najgorzej. Hey there. Okej. Kolejni animanci, ty się rzucisz na niego, reszta drużyny rzuci się na tego. To może nie być takie proste. Okej. Okay. Trzeba naładuje. To przywalimy im. Czy możemy? Wow! Wrażenie obuchowe naprawdę świetnie na nich działają. Albo po prostu Alas już ma taki przypakowany swój czar. Okej. Okay. Możesz go powalić. Wy możecie wesprzeć paladyna w takim razie. Okej, miałeś rzucić jeszcze raz. Nowa świetnie. 25 punktów obrażeń obszarowych za darmo. Tak, to jest bardzo dobrze. No, więc no, yeah. Ale to też już potrafi sobie niczego sobie obrażenia dodawać, to bez skorzystania jego z jego czarów. Just say the word. Okej. Okay. Jeszcze to mamy. Chyba nie. Hey there. Just say the word. Mhm. Okej, co my tutaj mamy? Adrowy animant. Okej, nie wiem co to jest, ale zabijmy to. This weapon's no good to me. Okej, no to wycofaj się. Okej. Okej.
redukcja obrażeń 26. To może nie być łatwe. Dobra, ale spróbujemy go podpalić, czy coś. Tak, naładujmy może się na innych. Czy mam coś od elektryczności? Nie wygląda na to, żeby miał... Nie ma wypisanej wrażliwości na elektryczność. Nie wiem w sumie, czy jakokolwiek wrażliwość w takim razie ma. Ale możemy przywalić tym zaklęciem Alota. Redukcja. Tak. To zadaje mu obrażenia. Tak. Znaczy wylewanie redukcji obrażeń, to miałem na myśli. Dobra. Zobaczmy, jak ogień na niego działa. Pewnie tak samo, co? No zobaczmy na krytyczną lance może. Yes. Okay. Możesz go powalić teraz. Your thoughts must float. Rzuciłeś? Tak. A teraz wszyscy na niego. Spróbuj go przewrócić. Ciężko się raczej nie uda. O, zagrywałem kolejny mechanizm. Niedobrze. A jemu... Czy on się uleczył? On się leczy. Świetnie. Tylko zagrować. Okej, wszyscy pomóżcie jej. Musimy się teraz zagrować tego. Możesz go oślepić? Raczej nie. Okej, w końcu weszło jej trochę. Skupienia, chociaż nie za dużo. Użyjmy tych płonących ran. Może się przydadzą w tym wypadku. Dobra, ty możesz podleczyć wszystkich. Czy on też się leczy? Chyba nie. Dobra. Padli wszyscy. Możesz go teraz podpalić. Możesz go skazać. Troszkę to zajmie, ale w końcu go wyprztykamy. Okej. Okay. To raczej nie da mu za dużo. Chociaż spróbujmy magiczne pociski. Tak, palące rany jeszcze będą trwały przez chwilę. Tak. Okej, dobra, poszło. Hej. Chociaż nie było łatwo. Okej, co my tutaj mamy? Jądro. Percepcja plus 2. Hej. Aha. Yeah. Dobra, just say the word. Okolice. To coś tu znajdziemy ciekawego. Wytworone szaty. Mech. Tutaj. Ciekawego. Dobra. Yeah. Wiesz co? Do tej głównej... do tego głównego pomieszczenia wejdźmy od frontu. W tym przypadku... Dzięki temu, jeżeli będą tu jakieś grupy, to będziemy mogli je po kolei agrować. Nie wyjdziemy w sam środek przeciwników. To mi się wydaje chyba najlepszym
podejściem. Wszyscy gotowi? Chyba tak. Okej. Co to jest? W rzeźbieniu czczącej Adrze kobieta i mężczyzna przerywają zawartość naczynia stojącego ich stóp. O, ładne. Deszcz tak jest zawieszone w powietrzu. Co, na pewno coś się z tym będzie działo, bo możecie zauważyć, że to są chyba obiekty animowane. Chociaż w sumie nie jestem pewien. Chyba nie. Dobra. Może się myliłem. Dobra. Nieważne, zabijmy. To zguby. Dobra, to najpierw tutaj. My tutaj przywalimy. Świetnie. Okej. Pierwotna woda. Hey there. Okej, tutaj jest to wejście z boku tego. I tam obok będzie kolejne wejście. Dobra, Alot, podejdź bliżej, zaraz będziesz ich pociskował. Okej. How may I help? Show him how. Nie? Sure. I zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Tak, i tylko jeszcze te drzwi. Dobra, chyba byłby z grubsza cały ten poziom. Zobaczmy jeszcze, co tutaj pewnie będzie. Pewnie powrót na poziom pierwszy. Już tam było jeszcze coś, czego nie mieliśmy dostęp. Okej, to chyba były duchy. Tak, zgadłem. Powrót na poziom pierwszy. Wszystkie przepisy menu zaklinania wymagają po jednym klejnocie roślinie fragmentu. Okej. Nie podoba mi się ten korytarz. Zbadaj go, Lily. Okej. Hey there. Idziemy do tego miejsca, które widzieliśmy. I wydaje się, że ono jest takie całkiem ważne. Just say the word. Mm-hmm. I'm on it. O. Czy to jest taki sam rdzeń, który spotkaliśmy na początku gry? Który spowodował nasze przebudzenie? Hey there. Just say the word. Wygląda... I również zamienieni ludzie. Okej, czy coś tu jeszcze mamy? Nie. Dobra. To zbierzmy się i podejdźmy do tego i zobaczmy, co to jest. Hey there. Chyba przybyliśmy za późno. Tak. Oni się już rozsypują. Nad ciałem unosi się mgiełka esencji. Nikła ulotna niczym chmura kurzu za jeźdźcem. Kiedy przychodzisz bliżej, słyszysz wyszeptanie polecenia, a twoja krew rozgrzewa się w żyłach w oczekiwaniu. W swojej wizji widzisz kamienną machinę, do której podszedłeś przed chwilą, ale z innej wysokości i pod innym kątem, jakby cudzymi oczami. Słyszałeś wieści, że wielu miesięcy temu posłano tu twoich pobratyńców, a jednak nie widzisz tu ani śladu czyjkolwiek bytności. Bruk jest podkryty grubą warstwą kurzu, popiołu. Nagle wiesz, ile cię to będzie kosztować i jesteś gotów. Rozkazy były jasne. Skutki działania maszyny Clabe Raylik ustępowały. Niedaleko jeleniego brodu urodziło się niedawno dziecko z nietkniętą duszą. Należało ponownie uruchomić maszynę. Wraz z towarzyszami zajmującymi właściwe pozycje wymieniacie się potwierdzającymi spojrzeniami.
nie wiedzą, jak się nazywasz. Ty również nie znasz ich imion, ale wiesz, że wspólnie wykonujecie pracę bogów. Nic innego się nie liczy. Okej, czyli te maszyny powodują próżnorodzenie? Jeżeli tak, no to... cóż. Trzeba tylko pilnować, żeby nikt ich nie uruchamiał. I problem z głowy, tak? Dwie rzeźbione kamienie, rzeźbione kamienne obręcze pośrodku machiny zaczynają się poruszać. Obracają się w przeciwnych kierunkach, nabierając prędkości i po chwili kręcą się niczym świeżo nasmarowane koła powozu. W pieczarze zawodzi wiatr, przyspieszający wraz z kamiennymi pierścieniami. Próbujesz powstrzymać hałas, przyciskając dłonie do uszu i zaciskając zęby. Właśnie masz zamknąć oczy, kiedy kątem oka dostrzegasz jakiś ruch. Rzędy trójkątnych klap wokół machiny otwierają się niczym płatki kwiatków. Nie wiesz, co się dzieje w środku machiny, ale czujesz mrowienie w kończynach. Twoje ciało przenika palący ból, jakby gorący nóż oddzielał wszystkie tkanki i ścięgna w twoim ciele. Przez cały ten czas masz wrażenie, że spadasz w stronę machiny z żołądkiem przyciśniętym do kręgosłupa. Dalsze wydarzenia dzieją się zbyt szybko, by je ogarnąć. Wracasz do rzeczywistości. Klęczysz i z wysiłkiem łapiesz powietrze. Trzymając się za głowę, czekasz, aż uda ci się skupić wzrok na kaflach między twoimi kolanami. Kiedy łapiesz oddech, przypominasz sobie dziwną scenę widzianą przez Client Lis, gdzie wyjący bajłak powalił kilka odzianych w szaty postaci. Patrząc na popiół rozrzucony po drodze jaskini, rozumiesz, że bractwo Owianego Klucza robi to, cokolwiek to jest, w całym Jeleniobożu. Okej. Okay. Hey there. Ta. Coś w eterze szumi i brzęczy między zębami. Już raz byliśmy świadkami, powiedzmy świadkami działania tej maszyny. Okej, dostaliśmy dużo doświadczenia. Już nam troszkę mniej brakuje do awansu. Okej. Co teraz możemy zrobić? Ja? Przeprowadzili ten sam rytuał, którego byłem świadkiem, proszę klient, co oznacza, że pewnie powtarzają go w różnych miejscach Jeleniobożu. Myśli jednego z agentów sugerują, że byli tam po to, by nowonarodzone dzieci w okolicy rodziły się jako próżnorodzone, tak. Dobra. Zostało nam jeszcze to zadanie. Znajdź wieżę. Bractwo Owianego Klucza interesuje się wieżą nie bez powodu. Jeżeli chcę przejrzeć ich plany, muszę dowiedzieć się, do czego służy ta konstrukcja. Okej, ale gdzie ta wieża? Kolitka pokazała mi wizję starożytny. Wieża znajduje się w opuszczonym dystrykcie Zatoki Buntu. Okej. Widziałem kobietę z blizną biegnącą przez serce. Nie wiem, gdzie przebywa, ale podejrzewam, że stanowi ona klucz do rozwikłania zagadki dystryktu. Hey there. Okej. Chyba rzeczywiście był dystrykt, do którego nie mogliśmy wejść. Chyba było coś takiego. Wygląda na to, że wracamy do Zatoki Buntu. Tak? Okej. Czy coś jeszcze tu jest? Jakieś szybkie wyjście? Wygląda na to, że tak. A coś jeszcze? Chyba nie. Chyba wszystko. Słyszysz szum wody i dostrzegasz niewielki strumień szczubiący koryto z pozdrzu góry. Spadaj strumień. Tuż pod powierzchnią wody migocze płytkie dno, ale kiedy spojrzysz w stronę tunelu, znika ono w ciemności. Z tego miejsca nie można określić głębokości strumienia. Okej, przepnij go biegiem do tunelu. Powoli zmierzasz do wyjścia tunelu, rozbryzgując stopami wodę. Idziesz w wyprostowanej pozycji, a prąd u wody uderza w twoje nogi. Zimna woda zapiera ci dech w piersiach, a kiedy zaczynasz sięgać powyżej pasa, usiłujesz kontrolować oddech. Koryto strumienia wkrótce usuwa ci się spod nóg, a prąd coraz mocniej popycha cię do tunelu. Pójdź do tunelu. Prąd coraz szybciej niesie cię przez tunel, pociągając w dół. Na twoją głowę tunel zwęża się i opada, zostawiając ci niewiele powietrza. Ostatni raz bierzesz głęboki oddech, a potem prąd wciąga cię w głębinę. Promień światła przeszywa ciemność, ale prąd jest zbyt szybki, żebyś mógł... Abyś będzie
mógł dostrzec coś więcej niż migotliwe przebłyski. Trzymasz ręce przed sobą i próbujesz unikać ostrych skał, które w ciemności niespodziewanie wyłaniają się ze ściany. Przed tobą migoce światło. Szybko zbliżasz się w jego stronę, ale wygląda na to, że jest to wejście do drugiego, mniejszego tunelu. Możesz dasz radę do niego dotrzeć, ale zaczynają cię boleć płuca. Złap się krawędzi tunelu. Oplatasz palce wokół skał wypełniających tunel i zaglądasz do środka. Tunel kończy się ślepą ścianą, ale w przeciwległym końcu coś połyskuje. Tylko ktoś o silnych płucach będzie w stanie tam dotrzeć. To ja spróbuję. Przedostajesz się do zwężającego się tunelu przy pomocy sprawnych ruchów nogami. Na końcu znajdujesz szkielet z rękojeścią wystającą z pomiędzy żeber. Wyciągasz ją i odpychasz się od ściany, kierując się ponownie w stronę głównego tunelu. Wirujesz i obracasz w ciemności tunelu, aż w końcu dostrzegasz nad sobą krąg światła i płyniesz w jego stronę. Wreszcie wystawiasz głowę nad powierzchnią, wciągasz powietrze do obolałych płuc i ruszasz w kierunku zbiornika. Wypełzasz z wody, kierując się po otaczającej ci jaskini z rozmasywającą bolałe, zrętwiałe zimna kończyny. Okej, okay, róża soliny. Zaraz to sprawdzimy. Hey there. Okej, okay, wróciliśmy tutaj. Prawie na początek. Fajnie. Fajnie. Okej, okay, dobra. Pójdźmy do wyjścia. I zobaczmy, co to za przedmiot. Morgenstern. Fajnie. Plus 25% obrażeń jako kwas. Wyjątkowa jakość. Obrażenia uzyskane jako wytrzymałość 20%. Porównajmy to z naszym... więc tak, obrażenia podobne. Pominięcie redukcji obrażeń nie ma, ale ma obrażenia od kwasu. To chyba ma trochę więcej rzeczy. Ale wiecie co? Paladyn ma biegłość w Morgensternach, więc zamienimy mu to. Broń dwuręczna. Jest broń dwuręczna. Dlaczego ma takie beznadziejne obrażenia? Serio? Czy po prostu tamta broń ma takie dobre obrażenia? Tak. Ta broń ma po prostu zarąbiste obrażenia. No cóż. W takim razie potrzymamy sobie ją dalej. Okej, okay. Coś nas spotkało. Hey there. Co za niedopatrzenie. Okej. You should have run. I'll teach you a lesson. My mind feels sharp as steel. Ciekawi mnie, jak on się mógł chować. Bardzo ciekawe. Okej. Jest chyba to drugie wejście. Z którego nie wiem, czy chcę korzystać, ponieważ tamci łowcy mnie pewnie zaatakują. Więc może przejdźmy tędy, którymi skąd wróciliśmy. Jeżeli się da. Okej, okay, świetnie. Yeah. Razem bez problemu. Czy chcemy zagadywać do tamtych łowców? To zobaczmy. Najwyżej czytam grę. Nie chcę ich zabijać. To byłoby nieżyczliwe. Mhm. Ja? Dobra. Spoko. Nie będziemy się im chwalić, że właśnie wróciliśmy z ich ukochanych ruin, które zbadaliśmy pomimo ich wyraźnego zakazu. Myślę, że to jest informacja, którą możemy im oszczędzić. Okej, okay, w następnym odcinku wracamy do Zatoki Buntu. Próbujemy się dostać do opuszczonej dzielnicy oraz znaleźć wieżę. A może również odwiedzimy przy okazji ta grupę Dunryckiej i opowiemy im o tym urządzeniu.
Może powiedzą nam coś, co nam pomoże, czy coś. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.